Ewangelia Jana, 16 rozdział, 28 werset. Tam Pan Jezus mówi: wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Powyższymi słowami, tymi słowami, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Pan Jezus Chrystus uzmysławia nam całą swoją drogę, którą przeszedł. W liście do Filipian, 2 rozdział, 6 werset do 9, znajdujemy wyrażenia, które opisują nam kolejne stopnie Jego uniżenia. Ten, który był Bogiem i jest Bogiem i zawsze był Bogiem i zawsze jest Bogiem i zawsze będzie Bogiem, wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi, stał się człowiekiem i uniżył się w swoim posłuszeństwie względem Boga aż do śmierci na krzyżu. Takie miejsca ze Słowa Bożego wykraczają poza nasze rozumienie. Możemy tylko się zadziwiać, że ten, który jest Bogiem, tak głęboko się uniżył. Stanowiąc jedność z Ojcem w Jego mocy i miłości, wyszedł od Niego, aby przyjść na ten świat. Pan Jezus podkreśla ten fakt, że wyszedł od Ojca, co tak w ogóle kryje w sobie to wyrażenie wyszedłem. Odczuwamy głębię, jaką zawiera. Wyrzec się samego siebie, oddać siebie, pozbawić się wszystkiego. Czy potrafimy zgłębić, jak wiele Pan Jezus Chrystus pozostawił, gdy stał się człowiekiem? Słowa, których Bóg używa w Biblii, unaoczniają naszym sercom nieco z tego, ile kosztowało to Pana Jezusa Chrystusa, aby wziąć na siebie takie uniżenie. Pod koniec tego wersetu, który zacytowałem na początku, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. W Ewangelii Jana Pan Jezus Chrystus mówi: znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Pan Jezus Chrystus, On spełnił dzieło, które zlecił Mu Ojciec. Ale jakże bolesna była Jego droga od momentu przyjścia do powrotu, do czasu powrotu do Ojca. Widząc jednak radość leżącą poza krzyżem, zniósł wszystko. Jakże musiał się radować, gdy mógł powiedzieć do Marii Magdaleny: idę do Ojca mojego i Ojca waszego.